niszczy poczucie samotności z całą moją potężną mocą. Jak huragan, tajfun. Ja, Sylwia, wzywam was, duchy przyrody, salamandry oraz ciebie, Marsie i Plutonie. Pomóżcie mi w pokonaniu zniszczenia lęków i agresji. Jak już to wyrzucisz, to później musisz się od tego odciąć. Wtedy raz, dwa i trzy. Odcinasz się. Okay. Aneta, jesteś szczęśliwa! Aneta, jesteś szczęśliwa! Prowadzisz tu siedmiodniowe takie warsztaty i trochę miałam możliwość podejrzenia do tego, że filmuję. Tak je, można byłoby zakwalifikować od psychotroniki, parapsychologii do magii. Jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, czym ta grupa się zajmuje, bo bardzo zadowolona jest z tych zajęć. Są w jakiś taki sposób bardzo naturalnie szczęśliwi. To co tam im wykładasz i co tam trenujecie, że takie efekty uzyskujesz? No przede wszystkim najpierw wyjaśniam, że magia to nie są, że to nie jest jakby jakiś odlot, tylko tak jak Bronisław Malinowski mówił, nasz etnograf, że magia jest, ona zawsze była, jest to autonomiczna częścią struktury ludzkiej. Tak, czyli inaczej mówiąc, każdy jest, można powiedzieć, myśli i robi, chcąc, nie chcąc, działania magiczne. Tak? Ale oczywiście, jeżeli się człowiek uczy, czyli rytuałów, uczy się, jak posługiwać się energią, jak być w zgodzie z prawami natury, no to oczywiście uzyskuje dużo lepsze efekty. Ale najważniejsze jest właśnie to, żeby tym adeptom wytłumaczyć, że to jest naturalne. Żeby oni się ani nie bali, ani nie śmiali, ani w ogóle, czyli żeby podchodzili poważnie. Niszczę poczucie samotności z całą moją potężną mocą, jak huragan, tajfun oraz destrukcyjną jak wybuch wulkanu, jak trzęsienie ziemi i wielki pożar lasu. Wzywam was, duchy przyrody i sulfidy. Jak daleko szamanizm jest w tym momencie od tak zwanej magii, którą wy ewentualnie praktykujecie? To może tak, wszyscy szamani czy czarownicy, bo to wiadomo, że na samym lądzie było tych czarowników mnóstwo. Szamani byli i w plemieniach indiańskich i również i w tych... Tak, i Ameryka, i Azja. Tak, oczywiście to było tego. Czym się różni? No, różnic jest niewiele, tak prawdę mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że magia wymaga, to co zresztą nawet Stefański tu podkreślał, na kongresie psychotroniki w Łodzi, że magia to jest teatr i miał absolutną rację, bo ponieważ to musi być teatr, ponieważ poprzez teatr wpływamy na podświadomość ludzi, zarówno na swoją podświadomość, jak i na tych, którym chcemy pomóc, czy wyleczyć, czy poprawić ich los. No, teatr musi być. Ja, Sylwia, wzywam was, duchy przyrody, salamandry oraz ciebie, Marsie i Plutonie. Pomóżcie mi w pokonaniu zniszczenia lęków i agresji. Ja, Sylwia, niszczę lęki i agresję. Z całą moją mocą, potężną jak huragan, destrukcyjną jak wybuch wulkanu, jak trzęsienie ziemi i wielki pożar lasu. Kobra, kobra, kobra! Wow. Brawo. Co to znaczy teatr? To znaczy po prostu sceneria, odpowiednia sceneria, no i oczywiście gesty, gestykulacje, odpowiedni ubiór. Czyli robimy takie działania, które powodują to, że człowiek zaczyna wierzyć, że to mu pomoże. Ale w
sprawa jest tylko samej wiary i myśli i intencji, czy za tym idą jakieś energie? Nie. Magia bez wiary to w ogóle nie istnieje. Pomóżcie mi w dokonaniu destrukcji lęków, które hamują moją karierę. Podstawową rzeczą jest wiara. Czyli inaczej mówiąc, człowiek sam w siebie musi przekonać i przekonać tego, któremu mamy pomóc. Tak? A przekonać? No najprostszym przekonaniem, które jest też stosowane w medycynie współczesnej, to jest tak zwane placebo. Tak? No a tutaj jest też rodzaj jakby działań, które wywołują to, że człowiek nam wierzy. Tak? No, może przykład powiem, bo to najlepiej na przykładzie, inaczej. Jest taki był dziewczynka, czy ona miała 12 lat. Nie miała kurzajki, oblazły. No nie wiedzieli, co jak zrobić, ale wujek był taki trochę myślący i właśnie trochę magiczny i pomyślał w ten sposób, że poszedł do tej swojej siostrzenicy i mówi, słuchaj, ty masz te kurzajki, a w nie one się przydadzą. Tak, mi się przydadzą i wiesz co, ja od ciebie odkupię te kurzajki. Pytać, chcesz sprzedać? No ona mówi, no chcę sprzedać, a ile chcesz za to? Tak, no to ona tam wymieniła kwotę, już tam nie pamiętam jaką, ale wymieniła kwotę. No dobrze, ale to tak nie można, to musimy spisać umowę. Tak, no i oczywiście spisali, podpisali się pod tą umową, on ich zapłacił za to i kurzanki zniknęły. Czyli ona uwierzyła temu wujkowi, że ona sprzedała te kurzanki, no zresztą dziecko łatwo wierzy i dlatego jakby ta jej podświadomość po prostu w ten sposób zareagowała. Zresztą wszyscy, można powiedzieć, że także wszyscy ci szamani, szeptuchy działają na podobnej zasadzie. Na podobnej zasadzie, że też wywołują jakby w człowieku, muszą wywołać wiarę. Pewnie, że jak wiemy, na czym cała zabawa polega, no to wspomagamy się energią. Energią kwiatów, energią drzew, zwierząt i tak dalej, tak? I wtedy jest to jakby zwielokrotnione, czyli siła jest dużo większa. Ale mimo wszystko trzeba człowieka, siebie bądź człowieka przekonać do tego, że tak jest, jak Czym silniejsza wiara, czy czym silniejszy aktor, bym powiedział, tym lepsze ma wyniki. Tak. I tutaj nie możemy mówić o oszustwie, no bo oszustwo jest jakby dwuznaczne. Ono jest i go nie ma. Bo na tym być może polega uzdrowienie, czyli przeniesienie jakby choroby. No w wielu kulturach szamańskich jest też przeniesienie na jajko, na zwierzęta. Oni używają takich dość nawet bardzo pokazowych, drastycznych, tak? Bo tam się te zwierzęta nieraz zabijało właśnie, chyba żeby po to trafić. Czyli te efekty takie ceremonialne, ale to typowo dla, można powiedzieć, sztuki. Dla sztuki, tak. No bo właśnie akurat magia, sztuka i teatr, to akurat one ze sobą jakby współgrają. I taki adept na zajęciach, tutaj tych 7-dniowych warsztatach, takiej praktycznej, nie wiem, jak to nazwać, praktycznego kursu psychotroniki, magii, tak. To co on uzyskuje i jaki dostęp do wiedzy? No do takiej wiedzy, że może, że sam siebie przekonuje, no chociażby jak mamy rytuały na karierę, tak? Czyli chcemy uzyskać, mamy cel. No to oczywiście robimy co? Bierzemy jakiś ciężar, co zresztą tutaj codziennie ćwiczymy to ciężar, no i z odpowiednią intencją, bo znowu magia bez intencji nie działa. Czyli musi być intencja. No i tą intencją wie jaka jest jego intencja, on tylko nam podaje hasło, które jest związane z tą intencją, prawda? No i jak ten
niesie ten ciężar, no w naszym przypadku kamień, w górę, tak kilkadziesiąt metrów, i my go wspomagamy, skandując to jego hasło. Urnim się utwierdza. Zwycięstwo! 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 Pierwszego dnia, no to takie były, takie trochę jakby niedowierzanie, a teraz to sami się domagają, żeby ten rytuał wykonywać. No. Nawet te dziewczyny były rozżarone, że nie poczekaliśmy na nie. No bo tak, bo ten efekt się wzmacnia przez taki trening codzienny, tak, ta podświadomość jakby koduje to, i jakby zachodzą takie te subtelne zmiany na takim etapie w psychice. Czy to jest taka gra z własną psychiką, z własną wyobraźnią, z świadomością? Tak, z podświadomością, pewnie, że tak. A powiedz mi, bo też widziałam takie zajęcia, robiliście, gdzie oni próbowali poprzez dłoni wywołać efekt kręcenia się takich kółek z papieru. I robili to z takim fajnym efektem, że faktycznie jak przykładali ręce, no to te kółeczka papierowe się kręciły. Tak. Co wy wtedy tam sprawdzacie? Siłę. Bo wiadomo, że każdy z nas ma tą bioplazmę, czyli to pole elektromagnetyczne. No i chodziło o to, żeby codziennie sobie jakby sprawdzać, ile obrotów zrobi w ciągu minuty na przykład. Tak? No to wiadomo, że jest więcej obrotów, to znaczy, że masz większą siłę, jak masz mniej obrotów, słabiej się kręci, no to znaczy, nie jesteś doenergetyzowany. No to taki wiatraczek ma służyć do czego? Jakby do pomiaru tej twojej energii, prawda? Oczywiście jak potrzeby ręce, no to będzie dużo jakby mocniej powinien się kręcić. Czyli się trzeba ustawić tak ręce, żeby ta energia przepływając od jednej ręki do drugiej, żeby poruszała tym wiatraczkiem. Tak? Tutaj są takie dwa wiatraczki. Jeden jest taki lekki, a drugi jest trochę cięższy. Igłę można oczywiście na gumce, ale ponieważ nie mamy gumki, no to co igłę wbiliśmy. Jakiś korek, tak? Tak, jakiś korek, to wszystko jedno w co, tam może być w jabłko nawet, wszystko jedno w co. I chodzi o to, żebyście teraz sobie potrenowali też. Każdy dostaje komplet, tak zwany, tak? Zarówno. Kurde. Autostrada. No tak. Ale ekstra. Dawajcie też. Kosmos, nie? No to później robimy ten rytuał właśnie tego tak zwanego małpiego biegu, czyli takiego rozluźniającego. No i oczywiście ten wzmacnianie siły głosu. Siły głosu przez tak zwaną medytację dynamiczną. Chodzi o to, żeby wydobyć jak najsilniejszy głos z siebie. Jeszcze wyrzucimy sobie. No tak, że...
różne myśli do nas przylatują. Ten nasz bieg transowy to jest nie tylko na rozluźnienie, ale również też na wywalenie tego, co nas przylazło. I takim też dobrym sposobem, to znaczy jest kilka sposobów, ale jednym z tych sposobów to jest jakby wyrzucanie energii z siebie, tak, z tej negatywnej. No i teraz, gdzie wyrzucamy? W przestrzeń tam, gdzie nikogo to nie uderzy. Z tego nie stój na linii strzału. Kona, tak? A oczywiście najlepiej też potrzeć, czyli przyjmować jonizację materii. I teraz zbieramy energię z siebie, tak? I począwszy od spodu, zbieramy tutaj i w ten sposób. I teraz wypowiadamy tak, co złego za mnie przyszło, niech idzie precz ode mnie. Tego robić w pomieszczeniu zamkniętym. A jeżeli już robisz w pomieszczeniu zamkniętym, to musisz otworzyć okno albo drzwi balkonowej, ponieważ szkło hamuje energię. W związku z tym ona się odbije. Czyli musi polecieć w przestrzeń. Jakby wierzę i samej wyobraźni, nie. Tylko już powoli wchodzimy w obszar, że oni jakby dysponują, wypracowują inną energetykę. Tak, zgadzam się. No bo to jest nie tylko, oczywiście, że to nie tylko sam teatr działa, ale cała energia, tak? Czyli dlatego mówiłem, że wspieramy się energią zewnętrzną, swoją własną, ale i zewnętrzną. Zewnętrzną w postaci właśnie chociażby kwiatów, zapachów, drzew, tych różnych owoców. I stąd też jakby siły z natury, siły przyrody i część zajęć jest na powietrzu i stąd góry, potoki, tak. Przestrzeń i to wszystko wspomaga. Oczywiście, że tak, pewnie. Bo dzisiaj wchodziliście na górę i też zrobiliście jakiś rytuał. Tak, chodziło o to, że głos, ludzki głos, że w ogóle odgłosy nie zanikają, ale zwłaszcza ludzki głos. W związku z tym on jest w przestrzeni, no, w tej naszej przestrzeni, nazwijmy to magnetosferą, ale wszystko jedno, jakbyśmy to nie nazwali w tej przestrzeni. W związku z tym ten głos jest, on cały czas funkcjonuje. Teraz my, jeżeli z siłą wypowiemy, a zwłaszcza z góry, tak, to ten głos leci gdzieś, leci, ale ponieważ istnieje prawo przyciągania, to wiadomo, że on poleci tam, gdzie my go myślemy. I ten głos, tak, on dotrze do tego człowieka, tyle, że on nie jest świadomy tego. Tak, czyli on dociera, swoje zrobi, czyli jakby działa, zadziała na podświadomość. Wypowiadasz, czyli jak najgłośniej, tak? A my po tobie wszyscy powtórzymy. Super. I później ty znowu, czyli tak trzy razy. Okej. Okay. Mikołaj jesteś zdrowy! A to, że głos nie zanika, no to najlepsze były właśnie te przykład Bogdana Grzywny, którego znałeś. Jak oni nagrywali razem z kolegą głosy przyrody, jeszcze to były magnetofony szpulowe, i zostawiali tam na łące, nagrywali te ptaki tam, świerszcze i inne rzeczy. No i później odtwarzali. No jak odtwarzali, zobaczyć co się nagrało, jak się nagrało. No i się okazało, się nagrała rozmowa gospodarza, taka zwykła, normalna, tam trzeba łąkę skosić, że trzeba
bydło wyprowadzić i tak dalej. No ale oni wiedzieli, przecież byli przy tym i tam żadnych gospodarzy nie było. No ale ponieważ wiedzieli, gdzie, że kogo ta jest ta łąka, no to poszli do tych gospodarzy, prosili i to, no my faktycznie żeśmy rozmawiali godzin wcześniej. No, ciekawe. Dzień wcześniej i no, wiesz, nie było ruchu powietrza, czyli nie było wiatru, w związku z tym ten głos się tam utrzymywał. No, no i stąd się po prostu nagrał. Czyli też mówimy o takim działaniu w sumie też, bo jeżeli działanie też i na odległość i z intencją, no bo, tak. bo jeżeli wypowiadasz już na głos coś, jakieś życzenia, żeby komuś się, nie wiem, coś fajnego wydarzyło, spełniło, bo rozumiem, pracujemy tylko z pozytywną intencją, tak? Czy też, tak, oczywiście. Aczkolwiek jest czarna magia. Wiesz, no, ale to znaczy magia jest w zasadzie jedna, tylko chodzi o to, że ktoś, kto wykorzystuje jakby złe intencje, to mówimy, że to jest czarna magia, ale to jest taka sama magia, tylko tyle, że skierowana na niszczenie. To jest tak jak nóż, no, nóż. Narzędzia są te same. Te same narzędzia. Narzędzia są te same. Aneta, jesteś szczęśliwa! Aneta, jesteś szczęśliwa! Aneta, jesteś szczęśliwa! Aneta, jesteś szczęśliwa! Ale to jakby z doświadczenia wynika, że ci, którzy trafiali na nasze zajęcia, jakby z tej sfery czarnej, czyli to głównie sataniści, oni po pierwszych zajęciach ich wymiatały. Jakby, no, z jakiegoś powodu po prostu się nie... Ale tacy też są i się trafiają? Trafiałem się, na to, kilka razy się trafiali, ale tak po pierwszych zajęciach, jak posiedzieli trochę, no po prostu już drugi raz nie przyszli, bo... No szukali jakby innej energii. Siła, tak, inna energia, zupełnie inna energia, która im nie pasowała, a nam też nie pasowała, więc wiadomo, że... Wczoraj mi się też takie ognisko widziałem, bardzo fajne i było ognisko, był rytuał. No tak, był rytuał, to ognisko, ogień jest niszczący. Wobec tego poprzez rytuał ognia niszczymy to, co nam nie pasuje. To mogą być, oczywiście nie mówimy o ludziach, tak, ale niszczymy na przykład swoje wady albo swoje choroby. Albo kontakty z niechcianymi ludźmi, tak? Czyli, no i oczywiście musi to być namacalne. Namacalne, bo musimy ten artefakt wrzucić do ognia i go, jak go autentycznie go spalić, zniszczyć. Najpierw myślą ładujemy artefakt. Tak. Wzmacniamy to i nasza podświadomość jeszcze głębiej to odbiera, bo widzi coś fizycznego, co... Dokładnie tak. Wrzucamy do ognia i widzimy naocznie, że to się spala, przestaje istnieć. Tak, to jest właśnie. I wtedy podświadomość widzi, że to jest nieodwracalne. Po prostu zakończona sprawa. To chodzi o to, że słowo musi oddziaływać na człowieka i zwłaszcza wtedy, jak jest to ten. Na pewno się z tym zetknęliście, jak był. Jak byliście w teatrze, to jest jakby niezapomniane wrażenie, tak? Obserwujesz ludzi, którzy tam grają, którzy przemawiają i tak dalej. A zwłaszcza jeżeli to jest teatr, tak zwany mini teatr albo teatr jednego aktora, gdzie masz jakby bezpośredni kontakt z aktorem, który blisko jest ciebie. A jest scena na wyciągnięcie ręki za przeproszeniem i on no, odgrywa bardzo emocjonalnie. I kurde cieci do ciebie! Nie puszczą. Musi być ta siła głosu i ta ekspresja. I dlatego też jak przy tym jutrzejszym paleniu rzeczy niepotrzebnych, też musi być ta siła głosu, ta siła ekspresji.
Przy okazji oczywiście jutro, ponieważ będziemy tą siłę kosłowa miali od A do Z, czyli od samego początku, więc będziemy też wymyślali tak zwane formuły, które będą nam pomagały właśnie zrealizować te formuły, oczywiście niezrozumiałe, czyli niezrozumiałe. Cały tekst będzie zrozumiały, natomiast sama jakby kwintesencja, czyli coś w rodzaju tak zwanej mantry, musi być jakby wasza osobista. No dobrze. To by było jakby wstęp, ponieważ mamy tak powiem gościa, który specjalnie przyszedł i poświęca czas. W związku z tym przerwę na chwilę to co mieliśmy do tej pory zrobić i zrobimy dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które są też trochę jakby widowiskowe. Jedna rzecz to jest taka, że mamy zrobić tak zwane, no nazwijmy, talizmany ochronne. Talizman ochronny. Ja ten talizman już od wielu lat stosowałem i on rzeczywiście działa. No, jak działa, no to należałoby przekazać innym. Dziękuję. Bardzo, żeby też działał. Żeby działał. Teraz ten talizman ochronny, on może działać na was, tak? Czyli na waszą, czyli was chronić, ewentualnie może być chronić inną osobę, która dla was jest bliska, na której wam zależy. Ale bez wiedzy jej? Bez. Nie musi nic wiedzieć. Ważne jest, żeby zdjęcie było. Jasne. No między innymi jak Aneta robiła te ksera, no to robiła ksera, tylko że to jest trochę za słabe, czyli robimy tak, robimy tutaj tak zwaną próbę, a już osobiście to trzeba się nad tym skupić i zgodnie z tym, co mówiliśmy, intencja musi być i w zgodzie z tą intencją należy stworzyć ten talizman ochronny. Wy sobie zabierzecie tak do skserowania na pewno, ale na górze w papierze o takim jak ten. Tak. Proszę, przepraszam, wstrzymać. Czyli to jeszcze skserować? Tutaj będziemy malować. Chodzi o to, żeby wykonać tą próbę jednak. No. Ale generalnie, żeby skserować na sztywnym papierze. Okej. Natomiast te gwoździe symbolizują to, że nie da się przebić. Nawet jeśli jedna warstwa jest przebita, to drugie już się nie da przebić. Tak? Czyli inaczej mówiąc, to jest, tak? Symbolizuje nam taką ochronę. Stąd te gwoździe muszą być czarne, bo to nam symbolizuje właśnie to, co nas atakuje. Tak? A te pierścienie zielone muszą nas chronić. Stąd te sztywne, to już sobie na gotowo, zgodnie z intencją, trzeba zrobić właśnie w tym sensie. Ale żeby to nie było tylko teoria, to na tych cieniutkich arkuszach zróbcie to teraz na kolorowo. Tak, żeby nie zapomnieć, jak to funkcjonuje. Poleciłabym ten kurs każdemu. Kto ma trochę w życiu ciekawości, nie jest zafiksowany na jakąś jedną ideę fix, ale lubi się poprzyglądać różnym zjawiskom, lubi się poprzyglądać czemuś, co nie jest dla niego komfortowe, zmierzyć się z tym. Lubię poznać siebie w takich warunkach i zobaczyć, jak on reaguje, bo to, co sobie wyobrażamy, co dostaniemy, albo jak my zareagujemy na daną rzecz, jest kompletnie czymś innym, jeżeli już jesteśmy w trakcie tego robienia, tak? To jest jak z problemem. Nie możesz go rozwiązać, dopóki go nie zaczniesz rozwiązywać. No więc
dopóki nie uczestniczysz w warsztatach, zawsze masz tylko pomysł i pojęcie albo to, co tobie ktoś przekaże, jakie one są. Jedź, sprawdź. Jest fajnie. Można się śmiać, że magii nie ma, czarów nie ma, ale jak już jest, to lepiej ją znać, nie? No, lepiej ją znać i wiedzieć, jak ją zastosować. Czy też się chronić, bo tego też się tutaj uczymy, nie? A czasy są ciekawe. Zajęcia praktyczne są, a czy to wdrożysz w życie i czy uwierzysz i czy z intencją będziesz je stosował, co będzie przynosiło tobie skutek, to od ciebie zależy, ale tak, jest to wszystko i praktyka i wiedza przekazywana i indywidualne podejście i logiczne i praktyczne i do wykorzystania w życiu na co dzień. No ale są trzy warunki, nie? Wiara, intencja i powtarzalność.